co od mamy i od rodziców chrzestnych. Ale najpierw chcę powiedzieć, dobrze, że jesteś. Dobrze, że dzisiaj są twoje prymicje, że tu obok ciebie jest twoja mama, która cię urodziła, wychowała, przekazała wartości chrześcijańskie. I jest razem z tobą twój tata z wysokości nieba, tata Kazimierz. Klęknij teraz przed mamą, aby otrzymać błogosławieństwo. Ty, który będziesz błogosławił, ty, który jesteś kapłanem, który masz władzę błogosławienia, ale też i mama ma błogosławieństwo, ma tę władzę, zwłaszcza kiedy przychodzą chwile ważne. I całuję, jak prawdziwa mama, a w tej chwili podaję krzyżyk swojemu synowi. Błogosławią rodzice chrzest. Nie byłoby twojego... Cieszymy się, że jest służba liturgiczna ołtarza, że są pieśni.
Przechodził Jezus przez Jeruzalem. Zatrzymał się na ulicy Kochanowskiego 10. Co tu robił Jezus? Szukał ludzi gotowych pójść za nim. Zauważył młodego, pobożnego, uśmiechniętego Michała. I powiedział do niego: Michale, Michale, pójdź za mną. Zdrowiem i szczególną łaską swoją.
wszystkich kapłanów, w sposób szczególny za księdza proboszcza prałata Henryka Urszulaka, księży wikariuszy Michała i Dominika oraz księdza Mariusza, aby ich życiu i pracy duszpasterskiej towarzyszyła obecność Ducha Świętego. Szczególnie polecamy zmarłego tatę księdza prymicjanta Kazimierza, zmarłych kapłanów, siostry zakonne, szczególnie siostrę Amatę, ciocię prymicjanta, zmarłych z naszych rodzin, aby Pan przyjął ich do swojego królestwa.
rozwijało moje kapłańskie powołanie. Patrząc na Twój przykład kapłańskiego życia, budziło się we mnie coraz silniejsze pragnienie bycia kapłanem. Byłeś ze mną przez cały czas, przez cały okres mojej seminaryjnej formacji. Dziś, w dniu moich prymicji, pragnę podziękować Tobie za pomoc, wsparcie, życzliwość i przykład kapłańskiego życia, który przez te lata mi okazywałeś. Za to, że pokazałeś mi, jak odznaczać się głębokim umiłowaniem modlitwy, jak całkowicie pokochać Chrystusa i ludzi, do których zostało się posłane. Bo przecież myślę, że wszyscy tutaj Cię kochamy. Dziękuję również za okazaną pomoc w przygotowaniu do dzisiejszej mszy prymicyjnej oraz za wygłoszoną homilię prymicyjną. Niech za wszelkie dobro, które od Ciebie otrzymałem, Trójca Święta wspomaga Cię w dalszej posłudze. Ponosiła trudy rodzicielskiego wychowania. Choć myślę, mamo, że możemy powiedzieć, że nie zawsze było łatwo. Ale wiara pozwalała nam przetrwać niejedno. Dziękuję przede wszystkim za dar życia, za dar wychowania i właśnie skarb wiary, który mi przekazałaś. Dziękuję, mamo, że wskazywałaś mi drogę do Boga. Ty zawsze mnie wspierałaś i byłaś przy mnie oraz otaczałaś mnie swoją modlitwą. Bardzo chciałem podziękować naszym klerykom z naszego wyższego seminarium duchownego w Kaliszu, katechetom, siostrom zakonnym, dyrekcji szkoły, do której uczęszczałem, nauczycielom, sąsiadom, kolegom i koleżankom, przedstawicielom władz, panią poseł na czele, wszystkim delegacjom, grupom duszpasterskich, młodzieży i zaproszonym gościom oraz lokalnym mediom. Dziękuję za wsparcie modlitewne i okazaną życzliwość mieszkańcom parafii, a także uświetniającą dzisiejszą uroczystość ministrantom, z których grona sam się wywodzę, chórowi Lira z Wieruszowa, orkiestrze dętej, organiście panu Karolowi. Dodam tylko, że jest to mój kolega z czasów piaskownicy, chyba mogę to powiedzieć, tak? Oraz dzieciom pierwszokomunijnym i ich rodzicom. Pragnę również podziękować kościelnemu panu Krzysztofowi Kubackiemu wraz z jego całą rodziną. Panie Krzysiu, bo tak bardzo często się do pana zwracałem. I błogosław dziedzictwu swojemu. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, udziel nam pomocy z nieba i wysłuchaj łaskawie modły zebranego tu ludu, który w pokorze serca błaga o przebaczenie grzechów i o Twoje błogosławieństwo. Wyciągnij nad nim prawicę swojego miłosierdzia i obdarz wszystkich pełnią Twojego błogosławieństwa. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Nie dopuszczaj nas w ogłodnie, a mój grzech śmiecznie ginie. Daj nam serca Twego radę, o posłanie strój jedyny. Daj nam serca Twego radę, o posłanie strój jedyny.
czynili postępy w mądrości. Wołaj!